rotacyjnej. Na razie cieszymy się z dobrej postawy debiutantów. Teraz kolejny debiutant w ataku na bramkę Raweliego. Trzecia strzela i bramka! Παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Λούπου τώρα για τον παίκτον του Παναθηναϊκού πάντα Λούπου θέλει να τα κάνει όλα και χάνει βέβαια την ο Χατζη Αθανασίου επιμένει κακό κοντρόλ μαρκάρει και τον αντίπαλό του και τελικά έχουμε διακοπή της φάσης όχι παίζεται λέει ο Φρέντριξον σκι αλλάζουν την μπάλα οι Πολωνοί και τώρα ο Σκρίπτσακ η σέντρα του Σκρίπτσακ περνάει η μπάλα που δίνει στον Σκρίπτσακ η σέντρα. Σε καλή θέση θα γίνει το σουτ και πάλι η μπάλα στον Σκρίπτσακ θα κάνει τη σέντρα επικίνδυνα ευτυχώς ο Βάτζικ. Dariusz Skrzypczak, budowany za olbrzymie pieniądze i grający dla wielotysięcznej widowni. Regułą jest, że na meczach Panathinaikosu znajduje się 60 do 70 tysięcy ludzi. To jest z całego Poznania, że po prostu nas stać na dobrą grę i wygrać ten mecz. No i... Powiem, że dla mnie bohaterem tego meczu i piłkarzem numer jeden był Dariusz Skrzypczak, który był wszędzie. Miałem chyba szczęście w tym meczu, że tam gdzie piłka się odbiła, tam ja byłem. Ale nie, wykazałeś tak teraz największe na doświadczenie przy tym historycznym dopingu i tłumie. Przy tych petardach. Nie, może nie, że doświadczenie, po prostu byłem sobą w tym dniu. Może trochę bardziej niż moi koledzy i może dlatego byłem wszędzie tam, gdzie piłka. Miło słyszeć, że byłem najlepszy. Zagrał wielkie spotkanie, nie boję się użyć tego słowa. Jeszcze Czesie Jakołcewicz. Nie będący tutaj w studio, Czesie Jakołcewicz również. Jest to, wydaje mi się, kwestia psychiki. Psychiki, która u wielkiego piłkarza musi być również wielka. I rzeczywiście pod presją tego 50-tysięcznego tłumu niektórzy zawodnicy nie wytrzymali tego. Który oddał piłkę do Skrzypczaka, a ten nie zmarnował już sytuacji i celnym trafieniem pokonał Jojka. Dariusz Skrzypczak zdobył bramkę. Panie Darku, czy to jest zwiastun jakiejś dobrej gry? No na pewno. Wydaje mi się, że już gorzej grać nie możemy. Teraz do końca rundy powinien być coraz lepiej. Przede wszystkim z grą ofensywną. Tak, już coraz więcej kibiców przychodzi na nasze trybuny, także to jest chyba zwiastun tego, że zaczniemy lepiej grać. Ja tak obserwuję pana od kilku spotkań. Tak bardzo liczę na pana, żeby ta druga linia zaczęła grać, żeby ta druga linia posiadała swojego lidera. Czy mogę na to liczyć? Tak jak było rok temu. Chyba tak, może pan liczyć, bo w zeszłym sezonie wybrano mnie do plebiscytu najlepszych sportowców Wielkopolski i postaram się, tak oczywiście, postaram się nie zawieść tych kibiców, którzy na mnie oddali głosy, no a przede wszystkim gram po to, żeby być najlepszy, takie jest moje zadanie. Co pan powie o reakcji poznańskich kibiców w czasie dzisiejszego meczu? Wydaje mi się, że gdybyśmy wygrali ten pojedynek, to nie byłoby taka reakcja. Kibice przyszli po zwycięstwo, no i chyba trochę się zawiedli z tego wyniku remisowego 1-1. 25. minuta meczu była brzemienną w skutkach. Rzut wolny egzekwował Dariusz Skrzypczak. Dariusz Kofnyt przekazał piłkę Andrzejowi Juskowiakowi, który strzelił tę swoją bramkę. Wprawdzie Józef Wandzik reklamował zagranie ręką przy przyjęciu tej piłki przez Juskowiaka, ale sędzia był innego zdania, więc Lech objął prowadzenie. Przed zakończeniem meczu Mirosław Trzeciak strzelił piątą bramkę, ustalając wynik tego spotkania na 5-0. Lecha. Po przerwie przewaga gospodarzy była jeszcze bardziej widoczna. W 50. minucie po rzucie rożnym i dośrodkowaniu Raszkiewicza Dariusz Skrzypczak zdobył trzecią bramkę dla Lecha. Zupełnie nie radził sobie blok defensywny Hutnika. Efekt w 63. minucie po dośrodkowaniu Raszkiewicza Skrzypczak zdobył trzecią bramkę. Prowadzenie dla gości. Pierwsza połowa stała pod znakiem przewagi drużyny bramka, ale w ostatniej minucie Skrzypczak doprowadził do wyrównania. Najszczęśliwszy był... Goście dopiero w 20. minucie po raz pierwszy przekroczyli linię... Skrzypczak.